Witajcie moi drodzy w przedostatnim odcinku na temat bezkręgowców. Dzisiaj zajmiemy się pozostałymi grupami stawonogów, jakie nas interesują pod kątem matury, czyli owadami, wijami i pajęczakami. I siłą rzeczy, ponieważ tak jak wspomniałam na początku poprzedniego odcinka, gdzie mówiłam ogólnie o stawonogach, mówiłam, że stawonogi, a w szczególności owady, to jest absolutnie ogromna grupa zwierząt. To jest przynajmniej 80% wszystkich zwierząt, więc mamy tutaj niesamowitą różnorodność budowy, przeróżnych adaptacji do trybów życia, do różnych środowisk itd. Więc siłą rzeczy my tutaj absolutnie nie mamy szans wyczerpać tego tematu. Także odrzucamy wszelki perfekcjonizm i skupiamy się, tak jak zresztą w poprzednich odcinkach, na tych najważniejszych, wyróżniających cechach, które pozwalają nam na przykład zakwalifikować danego przedstawiciela do danej grupy. Nie będziemy tutaj omawiać szczegółowo wszystkich układów, narządów itd. Częściowo się tym zajmiemy w następnym dziale, czyli fizjologii zwierząt. Natomiast tutaj skupiamy się na tych najważniejszych cechach szczególnych. I ten odcinek będzie też wyjątkowy pod tym względem, że będzie w nim bardzo dużo zdjęć i będą to głównie moje zdjęcia, to znaczy nie zdjęcia mojego ryja, tylko zdjęcia mojego autorstwa. A to dlatego, że mamy w tym momencie, jak nagrywam ten odcinek, mamy środek lata i wokół jest całe mnóstwo różnych stawonogów, mniej lub bardziej uroczych. A ja ostatnio wkręciłam się dość mocno w fotografię makro, także robię całe mnóstwo tych zdjęć i chciałam się tutaj częściowo z Wami podzielić. Mówię o tym dlatego, że to nie jest jakaś nowa formuła, to nie jest tak, że rezygnuję z moich rysunków, nie martwcie się. Po prostu myślę, że te zdjęcia tutaj lepiej oddadzą to, o czym mówimy. Niektóre zdjęcia będą z internetu i to zawsze źródła są w opisie pod filmem, natomiast w większości to będą właśnie moje zdjęcia. Dobra, po tym przydługim wstępie przejdźmy już do rzeczy. I teraz tak, jak odróżniamy od siebie owady, wije i pajęczaki? To jest coś, co było już w poprzednim odcinku, także to jest tylko przypomnienie. Mianowicie chodzi o liczbę odnóży. Przypominam, u owadów mamy 3 pary odnóży krocznych, czyli 6 odnóży krocznych. U pajęczaków mamy 4 pary odnóży krocznych. Natomiast u wijów mamy całą masę odnóży krocznych, to może być nawet kilkadziesiąt par i to są takie zwykle drobne, niewyspecjalizowane odnóża. U owadów często te odnóża są zmodyfikowane na różne sposoby, co sobie zresztą zobaczymy dalej w tym odcinku, natomiast u wijów one są zwykle takie same. Także to jest taka cecha niezawodna, po której możemy zakwalifikować już danego przedstawiciela do danej grupy, ale jakie jeszcze mamy cechy charakterystyczne? Mianowicie podział ze względu na narządy wymiany gazowej, czy też na układ oddechowy. I tak, owady i wije są tchawkodyszne, czyli oddychają za pomocą tchawek. Teraz co to są tchawki? Tchawki to jest taki ciekawy układ oddechowy, zupełnie inny niż mamy u pozostałych grup. I on ma postać takiej bardzo rozbudowanej sieci drobniutkich rurek, które się rozchodzą po całym ciele i które uchodzą na zewnątrz ciała takimi małymi otworkami zwanymi przedchlinkami. Tutaj mamy jakiś fragment pancerza i tutaj właśnie mamy taką przedchlinkę, przez którą te gazy oddechowe mogą sobie wnikać do tych rurek. I tutaj mamy właśnie te tchawki, które się rozgałęziają na coraz drobniejsze rureczki. I te najcieńsze nazywają się tracheolami. I te tracheole dochodzą bezpośrednio do komórek ciała, po prostu do błon komórkowych. I tam zachodzi dyfuzja gazów oddechowych, tlen, dwutlenek węgla, wiadomo. Także tak wygląda ten system tchawkowy. Także on jest dość ciekawy, bo to jest, widzicie, zupełnie coś innego. Tutaj nie ma wdechu i wydechu, jamą gębową, czy otworem gębowym, czy nie ma jakiejś jamy skrzelowej, tak jak mieliśmy u wielu skorupiaków. Tylko tutaj właśnie mamy taki system, on jest zresztą bardzo wydajny. Czyli to jest u owadów i u wijów. Natomiast u pajęczaków mamy zwykle tak zwane płuca książkowe. Czyli są one płucodyszne. Nie wszystkie, niektóre kosarze na przykład są tchawkodyszne, czy w ogóle takie najmniejsze pajęczaki jak roztocza, tam właściwie nie ma żadnych narządów wymiany gazowej, tylko przez powierzchnię ciała. Natomiast taki klasyczny narząd wymiany gazowej u pajęczaka to są właśnie te płuca książkowe. I one się tak nazywają dlatego, że mają postać, one się znajdują w takiej jamie, na przykład tutaj gdzieś jest jakiś przekrój, i tutaj na spodzie ciała jest taka jama, która się otwiera jakimś otworem na zewnątrz. I te płuca mają postać takiej stosu takich cieniutkich blaszek wypełnionych hemolimfą.
I między te blaszki wnika sobie powietrze atmosferyczne i następuje wymiana gazowa między właśnie tym powietrzem a tą hemolimfą. No i potem ta hemolimfa idzie sobie dalej do reszty ciała i dostarcza tlen do komórek ciała. Także te blaszki, oczywiście tutaj chodzi o maksymalne zwiększenie powierzchni wymiany gazowej. To jest ta tendencja, którą widzimy też w skrzelach, gdzie mamy rozgałęzienia, czy też właśnie takie drobne blaszki, albo w płucach, gdzie chociażby nasze płuca pęcherzykowe mają ogromną powierzchnię wymiany gazowej dzięki tym wszystkim drobiutkim pęcherzykom. Także to jest taka powszechna tendencja. Więc jeśli chodzi o narządy wymiany gazowej, to tutaj właśnie owady i wije mają te tchawki, pajęczaki mają te płuca książkowe, czyli mamy takie narządy wymiany gazowej, czy też układy oddechowe, które są zupełnie inne niż to, co mieliśmy do tej pory, prawda? Dobra, i teraz następna cecha też, jeśli chodzi o budowę wewnętrzną, to są narządy wydalnicze, czy też układ wydalniczy. I u owadów, wijów i pajęczaków mamy tak zwane cewki Malpighiego. I to są takie cienkie wypustki, które odchodzą od jelita. I tutaj sobie wnikają, jak widać, te produkty przemiany materii i po prostu dostają się do jelita i są usuwane na zewnątrz ciała. Przypominam, że u skorupiaków mieliśmy tak zwane gruczoły zielone, czyli takie przekształcone metanefrydia. Natomiast tutaj właśnie u tych pozostałych grup stawonogów mamy te cewki Malpighiego. Znowu cecha odróżniająca, wyjątkowa właśnie dla tych grup na tle innych stawonogów. Dobra, i teraz już jeśli chodzi o cechy budowy zewnętrznej, to jest to rozróżnienie ze względu na to, co taki stawonóg ma na swoim łebku. Mianowicie u owadów i u wijów, tu akurat mamy tylko owady, nie mamy żadnego wija, ale zarówno u owadów, jak i u wijów mamy po jednej parze czułków i po jednej parze żuwaczek. Tutaj akurat na tych zdjęciach widoczne są głównie czułki. Tu jest taka pszczoła, która się nazywa kornutka. Ona ma właśnie takie wyjątkowo długie czułki, praktycznie długości swojego ciała. Tutaj mamy jakiegoś chrząszcza. On akurat ma też strasznie długie czułki. Zobaczymy go jeszcze później na innym zdjęciu. No tutaj są trochę ucięte, ale to zdjęcie mi się bardzo podoba, bo on wygląda jakby tańczył na róże i to jest bardzo śmieszne. Bardzo śmieszne. Także tak. Tutaj trochę widać te żuwaczki. Żuwaczki, no jak sama nazwa wskazuje, służą do żucia, rozdrabniania, rozrywania. One też mają bardzo złożoną, skomplikowaną budowę, jeżeli Was to interesuje. Nie wiem, gdzieś chyba na przykład na Wikipedii jest schemat poszczególnych elementów budowy żuwaczek ze wszystkimi nazwami. Dla nas to nie jest istotne. Nas interesują głównie te czułki. One oczywiście są takimi narządami dotykowymi, też zmysłowymi, mogą odbierać różne bodźce dotykowe, bodźce chemiczne i to jest to, po czym rozróżniamy właśnie owady i wije. Ponieważ u pajęczaków nie ma żadnych czułków na łebku, jeżeli łebek jest łysy, to będzie to zapewne pajęczak. Pajęczaki mają tak zwane szczękoczułki i nogogłaszki. Nogogłaszki tutaj widać na tych zdjęciach, to są takie małe łapeczki jakby z przodu. Szczękoczułki są jeszcze mniejsze, później będą zdjęcia, gdzie będzie duże powiększenie, to tam zobaczmy to dokładniej. Natomiast to, co tutaj przede wszystkim zwracamy uwagę, to że nie ma żadnych czułków, okej? Mamy tutaj te cztery pary odnóży krocznych. Tutaj nawet na tym zdjęciu widać oczy. Pajęczaki mogą mieć do czterech par oczu, czyli do 8 sztuk. Tutaj akurat chyba jest 6, przynajmniej tak widać. U tego za bardzo nic nie widać. To jest taki pająk, który się nazywa kwietnik. On jest dość duży, tutaj macie mrówkę dla porównania. I kwietniki są zwykle właśnie żółte albo białe. Często one siedzą na białych kwiatach. Taki biały kwietnik na białym kwiecie jest mało widoczny. Tutaj akurat się tak dość kontrastowo udało. Ten z kolei pająk siedzi na swoim kokonie. Tutaj ten taki duża ilość niteczek to jest jego kokon. On przez parę dni tam siedział z tym kokonem. Dobra, czyli to jest rozróżnienie ze względu na to, co właśnie mamy na łepeczku. I dobra, i teraz już omówimy sobie, to były takie cechy ogólne dla tych trzech grup, natomiast teraz już sobie omówimy pokrótce z osobna wije, pajęczaki i owady. I o wijach powiemy najmniej, dlatego że, nie wiem, no dobra, gadanie starej baby, dlatego że za moich czasów się za bardzo nie mówiło o wijach i nie widzę powodu, żeby to zmieniać, bo de facto to jest taka najmniejsza chyba grupa stawonogów. I najrzadziej mamy z nimi kontakt i one też są dość podobne do siebie i są raczej obrzydliwe, więc tutaj będzie tylko jeden slajd i takie najważniejsze ich cechy. Mianowicie tak, mają one głowę z tą jedną parą czułków i segmentowane ciało bez podziału na tułów i odwłok.
Przypominam, że u owadów mieliśmy ten wyraźny podział na głowę, tułów i odwłok. U pajęczaków zwykle był głowotłów i odwłok. Natomiast u wijów po prostu jest ta głowa i liczne, podobne do siebie segmenty z tymi odnóżami krocznymi. Tak, jest liczne, niewyspecjalizowane odnóża, czyli po prostu takie podobne do siebie, bez żadnych szczególnych modyfikacji. Wije są zwykle albo drapieżne, albo roślinożerne, czy też saprofagi, czyli żywiące się tą martwą materią. I dość łatwo jest odróżnić od siebie, dlatego że te wije drapieżne są zwykle takie spłaszczone, grzbietobrzusznie. Natomiast wije roślinożerne mają taki bardziej cylindryczny kształt. Zaraz sobie zobaczymy na zdjęciu. Niektóre są jadowite, akurat te występujące w Polsce nie są jakieś szczególnie niebezpieczne, natomiast chociażby to, co jest na rysunku, czyli skolopendra, ona potrafi być wręcz niebezpieczna dla człowieka, one mogą osiągać nawet właśnie do 30 cm długości. Te egzotyczne wije właśnie w ogóle bywają strasznie duże, często takie jaskrawo ubarwione, co jest też takim sygnałem, że są jadowite, albo przynajmniej udają, że są jadowite. Także tak, tutaj jest zdjęcie. To jest zresztą też na poprzednim odcinku mieliście taki krótki filmik, tam też było widać te wije. Tutaj to są te same, one widać są na martwym drewnie. Są nieduże, tam nie wiem ile mają, pewnie 3 cm mniej więcej. I to są właśnie takie niedrapieżne, czyli raczej saprofagi. I to właśnie widać, że one nie są spłaszczone, tylko mają postać takiego walca, nie wiem. I bardzo ładnie się błyszczą. I mają, jak widzicie, dużo malutkich nóżek. Takie wije łatwo jest znaleźć, wystarczy, jeżeli gdzieś macie jakiś kawałek martwego drewna czy kamień, to można go podnieść i prawdopodobnie będą tam jakieś wije. Jeżeli nie jest za sucho, bo jeżeli jest bardzo sucho, to niekoniecznie. One jednak potrzebują, żeby było troszkę wilgotno. Dobra, i teraz już przechodzimy do pajęczaków. I najpierw taki ogólny przegląd najważniejszych grup pajęczaków. Więc tak, do pajęczaków zaliczamy skorpiony. Skorpiony są dość przerażające, często jadowite, nawet bardzo mocno jadowite, wręcz niebezpieczne dla człowieka bywają, zwłaszcza dla małych dzieci. Warto zwrócić uwagę, że skorpiony są właśnie pajęczakami, bo one ze względu na wygląd i na przykład swoje podobieństwo do raków, czasami są mylnie zaliczane przez osoby, które się nie znają, do skorupiaków, prawda? Bo one są dość podobne. Natomiast trzeba pamiętać, że to są pajęczaki, mają 4 pary odnóży krocznych. Natomiast te szczypce to są przekształcone nogogłaszczki, po prostu. Następnie mamy również obrzydliwe i wstrętne kleszcze, przenoszące różne choroby. Myślę, że każdy z Was, czy większość z Was widziała przynajmniej raz w swoim życiu kleszcza, zwłaszcza jeżeli macie psy. Także to jest też paskudztwo. Też mają 4 pary takich malutkich odnóży, którymi tak wymachują w czasie, gdy wypijają krew ze swojej ofiary. No i to chyba najbardziej akurat przyjemna, słodka i urocza grupa, czy właśnie jedyna urocza grupa pajęczaków, to są zaleszczotki. Zaleszczotki są strasznie malutkie. Myślę, że dlatego są urocze. Gdyby miały po 20 cm, to już nie byłyby takie słodkie. Ale one są malutkie, tutaj macie skalę z 1 mm, także taki zaleszczotek ma jakieś parę milimetrów, czy pół centymetra, ale są nie malusi. Wygląda troszkę jak taki mały skorpion w ma szczypce, ale jest mały. One, czasami można je spotkać w starych książkach. One sobie gdzieś tam żyją w starych, zakurzonych książkach, żywią się jakimiś drobniutkimi owadami i są takie właśnie całkiem milusie. No i wreszcie klasyczne dwie grupy, czyli pająki i kosarze. Myślę, że każdy z Was widział zarówno pająka, jak i kosarza. Czy chcieliście, czy nie. Kosarze wyglądają jak pająki, tylko mają taki głowotów i odwłok są zlane w taką kuleczkę. No i mają takie absurdalnie cienkie, długie odnóża, którymi przebierają chaotycznie. Natomiast pająki, no to wiadomo, jak wyglądają pająki. Także to są te podstawowe grupy pajęczaków, które nas interesują. Myślę, że dość łatwo można je odróżnić między sobą. Nie ma tutaj raczej wątpliwości. A, no i przepraszam, jeszcze ostatnia grupa, czyli roztocza. Roztocza są mikroskopijne, to nie jest moje zdjęcie, zdjęcie pod mikroskopu elektronowego, nieco koloryzowane. Roztocza są mikroskopijne, występują pewnie, jak wiecie, wszędzie, na naszej skórze. Także dobrze, że są mikroskopijne, bo nie widzimy ich i nie myślimy na co dzień o tym, że łażą po nas przez cały czas. Dzięki temu możemy nie zwariować. No ale tak, one są wszechobecne i musimy się z tym pogodzić. Dobra.
I teraz, aha, przepraszam, jeszcze zdjęcia. To jest jeden z takich większych, czy też największych pajęczaków. Nie, nie jest największy, ale jeden z większych. To jest ptasznik olbrzymi, zdaje się. Na szczęście, prawda, w Polsce nie mamy takich rzeczy. Natomiast to jak najbardziej jest gatunek występujący w Polsce powszechnie, tak zwany tygrzyk paskowany. To jest zdjęcie z najbliższego parku, także nie trzeba daleko szukać. Nie jest jakiś bardzo egzotyczny, chociaż wygląda dość egzotycznie. Polecam Wam sobie poszukać. To jest, myślę, jeden z takich ładniejszych pająków występujących w Polsce. Dobra, i teraz jeszcze budowa wewnętrzna, na przykładzie pająka. Taka bardzo ogólna, tutaj ten pająk nie ma nóg, żeby nie zaciemniać obrazu, dlatego wygląda dość idiotycznie. Tutaj nie ma podpisów, bo myślę, że Wy już się tak w miarę orientujecie nawet po kolorach, co jest co. Zwróćmy uwagę na te najważniejsze rzeczy, czyli tak, jest otwarty układ krwionośny. Mamy tutaj te płuca książkowe, tutaj jakieś jamie. Gruczoły jadowe, ważne. No to jest przewód pokarmowy, jakiś tam układ nerwowy. I tutaj gruczoły przędne i kądziołki przędne, czyli ujścia tych gruczołów przędnych. To jest oczywiście wytwarzana pajęczyna. Także dlatego to jest pająk, bo wytwarza pajęczynę. Nie wszystkie pajęczaki wytwarzają, ale pająki akurat tak. Także to jest to, co jest najważniejsze w tej budowie wewnętrznej. No i jeszcze takie cechy szczególne pajęczaków. I tak, te szczękoczółki i nogogłaszki. No myślę, że możecie się domyśleć, które są które. Te widać, że takie włochate to pewnie służą do głaskania. Czyli to są właśnie nogogłaszki. A tu mamy szczękoczółki, które służą bardziej do właśnie chwytania, rozdrabniania ofiar. Do czego służą nogogłaszki? Nie wiem, do głaskania ofiar. Nie wiem, szukam informacji, do czego służą, ale tak u skorpionów są przekształcone w szczypce, to co widzieliście, no to szczypce wiadomo, można nimi robić różne rzeczy. Natomiast u takiego przeciętnego pająka nie jestem do końca pewna, co on robi tymi nogogłaszkami. Myślę, że głaszcze po prostu, co popadnie. Także to, jeśli chodzi o tą budowę zewnętrzną. Te szczękoczółki i nogogłaszki to są po prostu przekształcone dwie pierwsze pary od nóży krocznych. Że takie jest ich pochodzenie. No i teraz jeszcze następna cecha szczególna to jest to zdolność wytwarzania tej pajęczyny dzięki tym gruczołom przędnym i kądziołkom przędnym. Tu znowu budowa pajęczyny to jest cały wielki osobny temat. Są różnego rodzaju nici, są nici, które są lepkie, są nici, które są nielepkie. Pajęczyny służą głównie do chwytania ofiar, ale też pająki budują z nich kokony, czy takie też gniazda, gdzie składają jaja i tak dalej. Także jest tutaj parę różnych funkcji. No i kolejna cecha, bardzo charakterystyczna właśnie dla pajęczaków, to jest trawienie zewnętrzne. Czyli to jest to, że pająki nie pobierają pokarmu tak normalnie, że pobierają, potem trawią go w środku, tak? Tylko łapią ofiarę, uśmiercają ją dzięki tym swoim gruczołom jadowym, następnie wpuszczają do niej soki trawienne, enzymy trawienne, czekają aż to się strawi w środku. Mam jakiegoś owada i tam się wszystko w tym pancerzyku w środku strawi, i potem taki pająk po prostu wypija zawartość strawioną z takiego pancerzyka dzięki. Pająki mają taki specjalny żołądek ssący, który zasysa ten pokarm i w ten sposób się odżywiają. Także to jest dość w sumie nietypowe. To trawienie zewnętrzne, no i właśnie charakterystyczne dla pająków. I teraz już przechodzimy do największej grupy na koniec, czyli do owadów. Owady akurat mają, tak, z jednej strony ta budowa jest mocno zróżnicowana, ale z drugiej strony nie aż tak bardzo. Jakby schemat jest zawsze ten sam. W sensie mamy te głowy tu fiodwłok, te trzy pary od nóży krocznych, skrzydła, te czółki na głowie. Jakby patrzymy na owada, to raczej nie mamy wątpliwości, że to jest owad, tak? Mimo że są one bardzo różnorodne. Ale na przykład jak pomyślicie o skorupiaka, który oglądaliśmy w poprzednim odcinku, to tamta różnorodność budowy, tych różnych planów budowy była strasznie duża w porównaniu z owadami. I budowa wewnętrzna, znowu tak bardzo schematycznie, zwróćmy uwagę tylko na kilka rzeczy. Mianowicie tak, układ krwionośny jest bardzo, on jest otwarty, ale on jest w ogóle taki bardzo prosty. Ma zwykle postać takiej rurki położonej na grzbiecie, dlatego że mamy te tchawki. Mamy ten układ oddechowy w postaci tchawek. Więc układ krwionośny nie musi rozprowadzać gazów oddechowych, bo są one rozprowadzane przez tchawki. Więc ten układ krwionośny może być bardzo taki prosty, w sumie zredukowany, nie?
po prostu funkcję jakby układu krążenia, jeśli chodzi o wymianę gazową, przejmują tchawki. No i mamy te cewki Malpighiego na jelicie i właściwie to są te najważniejsze cechy. Mamy drabinkowy układ nerwowy, tak jak właściwie u wszystkich stawonogów. I co? I to jest to, co jest najważniejsze. Są jakieś gonady, nie wiem, pewnie ślinianki. No i tyle. Dobra, to co ciekawsze, to budowa zewnętrzna, różne cechy szczególne. I teraz tak, obecność skrzydeł. U zdecydowanej większości gatunków mamy skrzydła, różne piękne, szczególnie u motyli. To są zwykle dwie pary. Istnieją owady bezskrzydłe, aczkolwiek tak. Istnieją owady takie prawdziwe bezskrzydłe, które po prostu od zawsze są bezskrzydłe, ale to właściwie powinno się je traktować jako osobną grupę w ogóle. Zwykle się tradycyjnie zalicza do owadów, ale jakby one są bardzo takie odległe w sumie. Natomiast istnieją owady, które wtórnie utraciły skrzydła ze względu na tryb życia, na przykład wszy. Tak? Wszy są pasożytami, żyją we włosach na przykład, czy w sierści i one po prostu jakby nie utraciły skrzydła, bo ich za bardzo nie potrzebują. Natomiast zdecydowana większość owadów tak normalnie, domyślnie ma albo dwie pary skrzydeł, takich porządnych. Natomiast u niektórych owadów, to jest to, co Wam pokazywałam też na poprzednim odcinku, że ta jedna para jest przekształcona w tak zwane przezmianki, czyli takie zredukowane skrzydła. I tutaj akurat u tego owada, one są takie absurdalnie wielkie, te przezmianki, to takie białe, co tutaj widać. Że mamy jedną taką parę takich legitnych skrzydeł, a tutaj mamy te przezmianki. Niemniej tak domyślnie, no to jest właśnie, są właśnie dwie pary skrzydeł. To mogą być różne modyfikacje. Także owady, przypominam, że to jest w ogóle jedyna grupa bezkręgowców, która opanowała zdolność do aktywnego lotu. Niektóre potrafią naprawdę, zwłaszcza ważki, potrafią niesamowicie szybko, sprawnie latać. To jest fascynujące, kiedy się je obserwuje. Dobra, i teraz adaptacje. Po pierwsze odnóży, potem będziemy mieć też aparaty gębowe, do różnych trybów życia. Odnóża u owadów mogą być zmodyfikowane na najróżniejsze sposoby, w zależności właśnie od trybu życia, odżywiania się, środowiska itd. No i tutaj klasyka, prawda, maturzystów, czyli turkuć podjadek. Turkuć podjadek jest w ogóle tak wielkie bydle. Zobaczcie sobie zdjęcia w internecie, jakie to jest ogromne. To jest ogromne po prostu. Ja nigdy go nie widziałam na żywo. Po prostu jak patrzę na zdjęcia, mam wrażenie, że on jest w ogóle jakiś, że to jest jakiś fake, że to nie może istnieć naprawdę, no ale podobno istnieje. No i on ma takie odnóża grzebne, przypominające po prostu łapy kreta, którymi sobie może kopać, ale możemy mieć też odnóża pływne, takie jak u pływaka żółtobrzeszka, to jest taki duży chrząszcz, który bardzo łatwo, jak macie jakikolwiek staw i posiedzicie chwilę nad tym stawem, to zwykle wypłynie taki pływak żółtobrzeszek. On jest duży, on ma dobre parę centymetrów, trudno go nie zauważyć. Nazywa się żółtobrzeżek, bo ma żółty brzeżek. Tak, dokładnie. No, on ma takie charakterystyczne włoski na tych odnóżach pływnych, które po prostu robią takie płetwy, tak? Zwiększają powierzchnię tych odnóży, żeby sprawniej pływał. Mamy też odnóża. No, to jest ten sam chrząszcz, co tańczył na róże, tylko tutaj już się zachowuje przyzwoicie. I on ma klasyczne akurat odnóża kroczne, po prostu. Tutaj widzimy dobrze szczegóły budowy tych odnóży. Mamy tutaj te pazurki na końcach i w ogóle widzimy tutaj te wszystkie stawy. W ogóle bardzo piękny jest ten chrząszcz, taki metalik. Super. Dobra, i tu mamy z kolei pasikonika, charakterystyczne odnóża skoczne, bardzo długie, które umożliwiają mu skakanie. Dobra, to jest oczywiste. I teraz jeszcze modyfikacje aparatów gębowych. Znowu jest jakby cała masa różnych opcji, w zależności od trybu życia, od pobieranego pokarmu i tak dalej. I są to na przykład gryzące, gryząco-liżące, sące, kująco-sące, liżące. I tak, tutaj mamy przykładowo pszczołę. Ona ma akurat aparat gryząco-liżący i to jest fajne zdjęcie, bo tutaj jak się przyjrzycie, to widać, jak ona wywala język. Ona po prostu tutaj wywala sobie taki długi ozór. Z kolei tu mamy bardzo dużego pasikonika i on ma aparat gryzący, że one potrafią ugryźć, ale generalnie póki się ich nie próbuje łapać, to spokojnie, nic wam nie zrobią. I tutaj widać też takie przydatki, to są takie głaszczki, one mają rolę tak
zmysłu, smaku i węchu. Także takie śmieszne. Dobra, co mamy dalej? Także to były gryząco, liżący i gryzący. Poza tym mamy też, no, klasyka u motyli, czyli aparat ssący, czyli to jest taka długa rurka, którą zwijają taką spiralkę i mogą ją też rozwijać. To jest listkowiec cytrynek, taki dość powszechny motyl. Już bardzo ładnie oczko mu tutaj widać, zwróćcie uwagę, że świetne są te zdjęcia, po prostu sorry, ale tak się jaram nimi. Tutaj z kolei mamy ważkę. Ona też ma aparat gryzący, ważki są drapieżne, z takimi bardzo precyzyjnymi drapieżnikami i to widać też po czym? Po oczach. I tutaj właśnie skupmy się przez chwilę na oczach u owadów. Ważki mają bardzo duże oczy właśnie jako drapieżniki. Oczy u owadów są tak zwanymi oczami złożonymi. To macie w każdym podręczniku też na pewno w powiększeniu i tak dalej. Takie oko złożone składa się z bardzo wielu oczek prostych i każde takie oczko proste odbiera jedynie informacje o barwie i o jasności światła. Czyli jakby takie pojedyncze oczko nie widzi obrazu jako takiego, tylko widzi natężenie światła i barwę danego jakby fragmentu, który widzi. I dopiero ze wszystkich takich pojedynczych oczek zbiera się jakby cały obraz, taka mozaika. U pajęczaków nie, u pajęczaków mieliśmy te kilka par takich prostych oczek, natomiast tutaj właśnie są te oczy złożone. To jest fascynujące, w jaki sposób owady widzą świat. Tutaj mamy, aha, tutaj chciałam pokazać, bo tutaj tu mamy te oczy właśnie złożone, natomiast tutaj na tym zdjęciu to jest po prostu osa pospolita, z tego co wiem. I tutaj zwróćcie uwagę, to na głowie, na środku, to są trzy takie oczka proste. I nie wiem, czy one występują u wszystkich u owadów. Tak przyglądam się tym owadom, nie jestem pewna. Natomiast u wielu właśnie poza tymi oczami złożonymi są te trzy takie oczka proste na środku głowy. Jakby mało było tych oczu złożonych. Nie wiem. Jest to fascynujące, jak owady widzą. I tu mamy jeszcze aparat gębowy liżący. To jest mucha. Wiem, że dla wielu z Was może to nie wyglądać jak mucha, ale to jest tak zwany bzyg. I one to są muchy, które udają osy. One udają, że są groźne i żądlą i w ogóle są jadowite, ale tak naprawdę nie są. To są zwykłe muchy, które po prostu są pozerami i udają kogoś, kim nie są, żeby wyglądać na groźniejsze niż są. Ale jak się przyjrzycie, to widać, że to trochę przypomina muchę. No i właśnie ma ten aparat gębowy liżący, który zlizuje różne rzeczy mniej lub bardziej obrzydliwe, tak? A nie jest gryząco liżący, tak jak u pszczół. Tutaj jeszcze chciałam Wam pokazać a propos, to akurat nie chodzi o aparat gębowy, ale a propos udawania. To jest motyl, przezierniokosnowiec, który, jak widzicie, no właśnie, co on udaje? On udaje szerszenia. On jest strasznie duży. I ma takie barwy i w ogóle, że po prostu stara się udawać strasznego, groźnego szerszenia. No jak się przyjrzycie, to widać, że to nie jest szerszeń. Ma takie charakterystyczne, długie czółki jak ćma. Te czółki, właśnie zwłaszcza u ciem, one są niesamowicie czułe na bodźce węchowe. Niektóre samce ćmy potrafią wyczuwać samice z odległości 3 km. Wyobraźcie to sobie. Właśnie dzięki tym bardzo rozbudowanym, wyczulonym na bodźce chemiczne czułkom. Ale tutaj chodziło mi głównie o to właśnie udawanie, nie? Że owady często udają inne owady właśnie przy pomocy różnych barw charakterystycznych. Dobra, ale po co w ogóle omawiamy? Bo tak możecie sobie myśleć, Boże, ale po co po prostu my takie szczegóły, jakieś aparaty gębowe, jakieś modyfikacje odnóży, po co my o tym mówimy? W ogóle ja idę na medycynę, po co mi takie bzdety? Otóż wbrew pozorom, to jest całkiem przydatna wiedza, bo jeżeli wiecie mniej więcej, jakie grupy owadów mają jakie aparaty gębowe, czy na przykład jaki rodzaj odnóży, to wiecie, czy dany owad może was ugryźć, czy nie. Na przykład, jeżeli wiecie, że mucha ma aparat gębowy liżący, to możecie mieć pewność, że zasadniczo taka mucha was nie ugryzie. O, nie było tutaj komara, tak? Komar ma z kolei aparat gębowy kłująco-ssący, tak? Czy też kłujący. Czyli wiecie już, że może was ukłuć i wypić wam krew.
Z kolei motyle, które mają po prostu taką trąbkę do wysysania nektaru, no to wiadomo, że motyl czy ćma nie ma szans was ugryźć. Z kolei te różne modyfikacje odnóży, to wiecie, czy taki owad może na was wskoczyć, czy nie. Mrówki na przykład mają odnóża kroszne, one nie są za bardzo zdolne do skakania, no ale już pasi konik z kolei potrafi, nie? Także wbrew pozorom ta wiedza nie jest taka totalnie zbędna i bezsensowna. Może się przydać. Dobrze jest też oczywiście wiedzieć, które owady są jadowite, bo to, że jakiś owad gryzie, to nie znaczy, że jest jadowity, tak? Pszczoły, osy, szerszenie, one wytwarzają jady i mogą być bardziej niebezpieczne, natomiast większość owadów co najwyżej może was ugryźć. Zwykle niezbyt mocno. Dobra, i teraz już na sam koniec podsumowanie stawonogów, czyli to, co wam obiecywałam w poprzednim odcinku, czyli pokrótce to, o czym mówiliśmy. Czyli tak, stawonogi mają duże ze stawami. Mogą być różne modyfikacje tych odnóży, to jest najbardziej charakterystyczna cecha stawonogów. Liczba odnóży jest tą cechą rozpoznawczą, o czym już mówiliśmy. U stawonogów występuje ten chitynowy pancerz, a on stanowi ten szkielet zewnętrzny. I u owadów ten pancerz jest najbardziej taki odporny, jakby nadaje im odporność, szczególnie na wysychanie. Dlatego zauważcie, że owady. One rzeczywiście potrafią występować nawet na środku rozgrzanej pustyni, gdzie pozostałe stawonogi raczej nie. Także owady są szczególnie właśnie odporne na gorąco, na brak wody. U owadów występują skrzydła, to są te jedyne latające bezkręgowce. Jest ten podział ciała na segmenty, zwykle u owadów odwłok albo głowotów i odwłok. Przypominam, że u wijów raczej takiego podziału nie ma, mamy po prostu głowę i te poszczególne segmenty. Otwarty układ krwionośny, mniej lub bardziej rozbudowany. U tych stawonogów, gdzie jest ten system tchawkowy, ten układ krwionośny jest dość zredukowany. Układ wydalniczy w postaci gruczołów zielonych u skorupiaków lub cewki Malpighiego u pozostałych. Wszystkie stawonogi są rozdzielnopłciowe i mają albo rozwój prosty, albo złożony. O tych typach rozwoju będziemy mówić w innym dziale. Ja wiem, że tradycyjnie się o tym mówi przy okazji omawiania owadów chociażby, ale powiemy sobie o tym tam, gdzie to jest w podstawie programowej umieszczone. Także taka może zmiana, ale już też nie przedłużajmy tego odcinka, bo jest strasznie długi i ja zaraz stracę głos. No i wiele gatunków stawonogów jest jadowita, w szczególności właśnie wije, pajęczaki i niektóre owady. No i stawonogi mają absolutnie gigantyczne znaczenie w przyrodzie. To jest to, co mówiłam na początku poprzedniego odcinka. Wpływają absolutnie na wszystko, wszystkie organizmy na Ziemi. Myślę, że takie trzy najważniejsze funkcje to jest to, że są zapylaczami, tak? Bardzo duża część owadów jest zapylaczami. Wchodzą w skład łańcuchów pokarmowych, są bazą pokarmową dla mnóstwa zwierząt. I duża część stawonogów jest saprofagami, czyli przyczyniają się do rozkładu martwej materii organicznej, chociażby wije. Także to są takie trzy najważniejsze, kluczowe funkcje stawonogów, jeśli chodzi o ich znaczenie w przyrodzie. Więcej pewnie o tym powiemy, nie wiem, przy okazji działu ekologia czy coś takiego, ale to jest to, co jest najważniejsze. I to by było na tyle, jeśli chodzi o stawonogi. Specjalne podziękowania dla patronów z ostatniego miesiąca, czyli Rafała, Oliwiera, Doroty, Jeremiasza, Damiana i wszystkie inne osoby, które wspierają mnie pomimo okresu wakacyjnego. Bardzo Wam za to dziękuję. Zachęcam każdego do wspierania mojego kanału. Linki macie jak zawsze w opisie pod filmem. I do zobaczenia w następnym odcinku.